Wyobraź sobie, że jesteś super gitarzystą. No i przykładowo masz te 19 lat, masz własny zespół, jest wszystko super, po prostu super wymiatasz, wow, masz po prostu takie skille światowe, no nie? No i przychodzi jakaś tam studniówka, no nie? No i ty ze swoim gdzieś tam zespołem będziesz grał. Będziesz grał przez połowę gdzieś tam balu. No i mamy gościa, no, który przykładowo nic nie potrafi, no ale idzie na tą studniówkę czy co tam z dziewczyną albo sam, nieważne, no nie? No ale idzie tam działać, no nie? No i przykładowo ty masz gdzieś tam głowę wysoko, bo jesteś najlepszy i tak dalej, bo jesteś super, no i wydaje ci się, że wszystkie laski będą gdzieś tam piszczały i będą po prostu rozkładały nogi, tylko będziesz nic nie robiąc, będziesz sobie zaliczał, no nie? No i przykładowo przychodzi taki moment, że wszyscy już sobie tańczą i tak dalej, no i zaczynacie grać wolną piosenkę. Gracie wolną piosenkę. No i wszyscy wychodzą na parkiet i tak dalej. No i ta najładniejsza dziewczyna, która ci się podoba, no też wyszła na parkiet, tylko nie z tobą, no tylko z jakimś, nazwijmy go, beztalenciem, no nie, beztalenciem i tak dalej. Nazwijmy go bad boy. No i zobacz, ty grasz super kawałek, po prostu tak, że się wszystko rozpływa, no nie, laski po prostu nogi miękną, po prostu taka wolna piosenka i po prostu wszystko super, tańczą, tańczą, no i ten gościu przykładowo wykorzystał sytuację, no nie, no, gdzieś tam też podbijał do niej, oboje podbijaliście i tak dalej, no ale ty grałeś gdzieś tam super, super fajnie, na scenie, z zespołem i tak dalej, a no ten, nazwijmy go bad boy, no zaczął tańczyć wolną piosenkę, a że piosenka była no po prostu ta rozpływająca się, po prostu tak super, no to zaczął całować tą dziewczynę i dziewczyna pod wpływem tej chwili, tych dźwięków perfekcyjnych, idealnych, romantycznych, no po prostu nie potrafiła przestać. Zaczęli się gdzieś tam całować i tak dalej. Ona po prostu chciała więcej. No i nim się skończyła gdzieś tam piosenka, on ją wziął za rękę, no i poszli czy to do kibla, czy to do auta, no i poszli kopulować, no nie? Poszedł gościu ją ostro gdzieś tam wygrzmocić, no nie, no i nim ty zszedłeś ze sceny, ona już z nim siedziała gdzieś tam przy stole, cała czerwona, rumieńca, już wiesz doskonale, że do czegoś doszło, no nie, ona teraz przy nim ciągle gdzieś tam jest, no nie, ona przy nim jest, siedzą razem, bawią się, tańczą i tak dalej, no i pomimo tego, że byłeś tam super sławny, najlepszy, no to tak naprawdę tylko pomogłeś temu łobuzowi, no nie? Naprawdę. Dlatego ja ci powiem tak. Gdy ty przykładowo no, robisz coś, no nie jesteś super znany, no to tak naprawdę nie ma to znaczenia, no nie? Nie ma to znaczenia. Liczy się chwila, liczy się działanie. No bo niektórzy sobie tak myślą, dobra, będę grał na tym koncercie, pogram fajnie, będzie wszystko super, no i później gdzieś tam sobie z tą laską zagadam, pogadam, no i gdzieś tam ją wyrwę, no nie? No tymczasem spóźniłeś się, no nie? Spóźniłeś się i powiem więcej, pomogłeś temu gdzieś tam beztalenciowi, łobuzowi pomogłeś wyrwać mu tą laskę, no nie? Po prostu nakręciłeś taką imprezę, że po prostu to był ten moment, no nie? To był ten moment, to był jak muzyka z Titanica i tak dalej, i po prostu laski się rozpływały i w tym momencie każda chciała być pocałowana, w tym momencie każda chciała przeżyć swój pierwszy raz, no nie? Także ja zawsze powtarzam, no nie, że gdzie dwóch się bije, no tam trzeci korzysta, no nie, tak naprawdę, no mówię, czasem to, że gdzieś tam jesteś czymś mega dobry, no to tak naprawdę, no przeszkadza ci, no nie, przeszkadza ci, dlatego
tak naprawdę tutaj nie liczą się umiejętności, no nie, tylko liczy się chwila. Naprawdę, liczy się chwila. To był taki najprostszy przykład, no nie? To był najprostszy przykład, no nie? To był przykład, który pokazuje, że jeśli przykładowo, no, chcesz być kimś sławnym, żeby wyrywać laski, no to powiem ci, że no, nie do końca tak jest, no nie? Nie do końca tak jest, no nie? Wiadomo, później zszedłbyś ze sceny, no to jakieś tam Karyny, Kaśki i tak dalej, takie przeciętne laski same by gdzieś tam chciały cię poznać i tak dalej, no ale wiesz, że ta topowa dziewczyna, no już nigdy nie będzie twoja, no nie? Nigdy nie będzie twoja. I wiele gdzieś tam gości puka się gdzieś tam w czoło, no bo nie mogą sobie tego tak wyobrazić, nie mogą sobie z tym poradzić, że jak to, no przecież ja jestem taki sławny, ja po prostu jestem w czymś mega dobry, ja po prostu jestem tutaj najlepszy, ja jestem tutaj po prostu kimś, no nie? Dlaczego ona wybrała tego nieudacznika? Dlaczego ona poszła z nim, dlaczego ona się z nim spotyka, dlaczego ona przegrywa się z takim gościem, który jej zniszczy życie, zniszczy jej serce i tak dalej. Dlaczego nie ja? Przecież ja jestem idealny. Przecież ja jestem sławny. Przecież ja mam pieniądze. Przecież ja mogę dla niej wszystko. Przecież ona będzie miała ze mną wszystko. Dlaczego ona poszła z nim? Bo tutaj liczy się chwila, liczą się emocje. Po prostu wykorzystał sytuację, wykorzystał moment, wjechał w idealnym momencie, wjechał w momencie, w którym wygenerował takie emocje, że to wystarczyło. Czasem to wystarczy na naprawdę długo. I ona se później idzie, się jego zagrał. Bartek tak dobrze zagrał, no nie, ale po prostu tutaj Maciu, po prostu, no, jak mnie dotknął, gdy grała taka muzyka, to ja po prostu odpłynęłam. Dziewczyny, ja odpłynęłam po prostu i poczułam, że to był ten moment. To poczułam, żeby iść z nim i zrobić to, no nie. I to był ten moment, podobało mi się. No nie, naprawdę. Dlatego tak naprawdę twoja gdzieś tam sława, twoje umiejętności nie mają tutaj znaczenia. Nie mają tutaj znaczenia. To, że jeździsz super sportowym autem, to przyciągnie jakieś karyny, jakieś blachary, jakieś materialistki, ale tutaj liczy się chwila, liczy się to coś. I naprawdę, jak gdzieś tam zobaczysz, wiele gdzieś tam, no mówię, ludzi sukcesu, to zobaczysz, że oni czasem chcieliby właśnie nie być na tej scenie, tylko być tym widzem, bo wtedy tam, no, można więcej. No nie, można więcej. No bo dziewczyny, mówię, emocjonalne są. Poleci jakiś super romantyczny kawałek i się otwierają, miękną. I wtedy wystarczy odpowiednia osoba obok i tyle, no nie? Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.